Witam serdecznie. Piotr Nisztor, oglądają Państwo wydanie specjalne, a ze mną i z Państwem gość telefonicznie Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który jest w Telewizji Polskiej. Dzień dobry, witam Panie pośle. Dzień dobry, właśnie już wyjeżdżam, bo udało mi się w końcu, pokonując liczne przeszkody, skacząc przez ogrodzenia, czołgając się pod bramkami, przenikając przez zamknięte drzwi. No, udało mi się do kolegów dotrzeć i przekazać im kanapki, bo chcieli ich wziąć głodem, ale koledzy... Ale to proszę opisać, jak wygląda obecnie sytuacja, bo ci, którzy są pytani o to, a ja mówię o prawnikach, między innymi konstytucjonaliści, twierdzą, że te działania Bartłomieja Sienkiewicza są bezprawne, stąd pytanie, co dzieje się obecnie na miejscu? No moim zdaniem oczywiście też są bezprawne, bo minister nie ma prawa powoływać prezesów, a w związku z tym sytuacja jest jakaś absurdalna zupełnie. Natomiast nasi koledzy pełnią tam dyżur na górze, a ponieważ prosili, że nic nie jedli, no to prosili, żeby im dostarczyć jakieś kanapki, ponieważ nie wpuszczają w ogóle na teren, bo jest ogrodzony barierkami, choć marszałek Hołownia mówił, że już barierek nie będzie, no ale długo nie powstały w magazynie, nie zakurzyły się nawet, są telewizja otoczona jest barierkami. No właśnie widzimy tu na jednym ze zdjęć. Ale... Mogą Państwo zobaczyć, to jest właśnie siedziba Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza i te właśnie barierki, o których mówi poseł Marek Suski. Jeśli chodzi o kwestię mandatów, przecież Wy jako posłowie jesteście, macie wręcz prawo do tego, aby na podstawie mandatu poselskiego wchodzić do spółek Skarbu Państwa, chociażby w kwestii kontroli poselskiej. Czy było Wam to w jakikolwiek sposób utrudniane dzisiaj? To w ogóle jest cała historia, ponieważ wpuszczono mnie, no pokazałem legitymację poselską, wpuszczono mnie takim trochę bocznym wejściem, ustawiono w korytarzyku i zaproponowano, to proszę bardzo, tu jest pokój, tu pan ma czekać. No a ja już pamiętając, jak nas tam zamykano w różnych pomieszczeniach, to mnie dziękuję, ja spocząć nie muszę, nie jestem zmęczony, proszę mnie wpuścić do kolegów. No później się dowiedziałem od jednego z pracowników, to wszystko tam obstawione, szpaler policji, ochroniarze i tak dalej, że no jest decyzja, że jednak nie mogę tam wejść, mogę kanapki przekazać pracownikowi, on tam zaniesie. A ja oczywiście miałem też przekazać informacje kolegom, której nie zamierzałem przekazywać ochroniarzom. I powiedziałem, to w takim razie ja czekam na decyzję. Nie, to w takim razie jeden z kolegów niech zejdzie. No tutaj była taka informacja, że jak ktoś zejdzie, to już nie wejdzie. Więc ja mówię, no trudno, w takim razie będziecie mnie musieli zatrzymać siłą. No i zbliżyłem się do szpaleru policji. Była tam mała przerwa, więc się wsunąłem. No ale okazało się, że wsunąłem się do recepcji, z której nie było wyjścia. No to musiałem przeskoczyć przez tą recepcję. No, a dalej były te bramki, takie młynki, które też były zablokowane. Jeden nie był pilnowany przez ochroniarzy, więc tam się przeczołgałem i udałem się schodami ruchomymi na pierwsze piętro, tam do windy. Drzwi akurat nieopatrznie ktoś zostawił otwarte, więc udało mi się wjechać na 6. piętro. Poszedłem klatką schodową. Zadzwoniłem do kolegów, oni powiedzieli, że to jednak do innej klatki muszę iść, poszedłem do tej innej klatki. Tam też udało mi się, bo jakiś pracownik przechodził, otworzył drzwi, więc udało mi się prześlizgnąć razem z nim. No doszedłem do wind, no i powiedziano mi, że windy są zamknięte. No to ja usiadłem tam w holu, czekam, aż w końcu przyszedł jakiś człowiek i powiedział, no dobrze, to schodami może iść, wind do mnie, ale pod warunkiem, że pan nie będzie okupował. Ja powiedziałem, że przywiozłem kanapki, więc nie będę okupował. No i udało mi się wejść, przywitać się z kolegami, przekazać kanapki.
a z powrotem to już mnie wypuszczono bez jakichś większych problemów. A uznano, panie pośle, a kto dowodzi w ogóle tą całą obroną Telewizji Polskiej? Tajemnicza jakaś siła, bo do tej siły pracownicy dzwonili, pytając się, co mają zrobić z takim terrorystą, który tu się prześlizgnął przez kordon policji, przeczołgał pod bramkami, przeskoczył recepcję. No i w końcu, jak ja powiedziałem, że no ja nie wyjdę, będę czekał tu pod drzwiami. W końcu zapadła decyzja, że no jeżeli obiecam, że wyjdę, no to dadzą mi przez drzwi podać kanapki. Ja powiedziałem, ale ja mam informacje do przekazania. Więc ja jeszcze zapytam jeszcze jedną rzecz. Czy na terenie Telewizji Polskiej znajdują się funkcjonariusze policji, czy oni są tylko i wyłącznie wokół? Na terenie, policja jest na terenie tego holu, tam gdzie jest recepcja, no to oni stali. Ja powiedziałem, proszę mnie zatrzymać siłą wobec tego, ale policja nie użyła siły wobec mnie. Ale rozumiem, że policja została poinformowana przez pana, że jest pan posłem, pokazał pan legitymację. Ale oczywiście pokazałem legitymację, no żebym w ogóle tam mógł wejść, to musiałem legitymację pokazać. Panowie poczytali, jak się nazywam, no i wpuścili. A jak w takim razie zachowuje się policja względem tych, którzy walczą o wolne media? No tam policja stoi. Ja nie widziałem, żeby były jakieś wymiany ciosów czy czegokolwiek. Stoi policja, pilnuje, ustawiono te barierki, a tych osób, które tam są, nie ma zbyt wielu, więc też i tych policjantów nie ma wielu. Raczej policja pilnuje w środku budynek, żeby tam nikt się nie przedostał. No, pewnie gdybym nie miał legitymacji, to bym się nie udało, no ale tak, trochę jednak jeszcze szanują mandat poselski. A to w takim razie, to czego oni pilnują? Czy tam jest kwestia pilnowania tego, aby nie doszło do, nie wiem, wyłączenia sygnału, włączenia sygnału? No, o co tam de facto chodzi, jeśli chodzi o działania policji? Pilnują, żeby nikt tam nie wszedł, bo nawet takie taśmy rozciągnięte są na tych przejściach. No, mnie się udało przejść tam, gdzie taśmy nie było, bo był to ślepy korytarz, ale nie przewidzieli, że mogę przeskoczyć. No i pilnują pewnie, żeby nikt się tam nie przedostał, bo przy tym wejściu stoi tam szpalerek policjantów, jeden koło drugiego i pilnują. Nie wiem, czego pilnują. To trzeba by zapytać, nie wiem, może komendanta policji, może ministra, o ile by zechciał odpowiedzieć. A w pana ocenie ta cała operacja... Rządzi, czy Sienkiewicz, czy Kierwiński, czy Tusk osobiście... No właśnie, panie pośle, do pana pytanie. Pan kiedyś był zresztą też członkiem Komisji Sejmowej do Spraw Służb Specjalnych, więc pan zna się na tych sprawach. Czy ta operacja była koordynowana przez służby specjalne? Bo no, wyłączenie sygnału, szybka akcja z jednej strony tych silnych, z drugiej strony policji. Widzi pan tu rękę, gdzie mogli w tym maczać palce również oficerowie, funkcjonariusze służb specjalnych? Oprócz oczywiście pułkownika Bartłomieja Sienkiewicza. Oczywiście on jest, no i pewnie jakiś kumpli ma w tych służbach. Natomiast nie mam wiedzy, no nie jestem teraz członkiem tej komisji, więc nawet nie mogę zapytać, a nawet gdybyśmy pytali, to na pewno odpowiedź będzie mniej więcej tak jak marszałka Hołowni, kiedy wczoraj na konwencie pytałem, co on na ten temat tej sytuacji. On powiedział, to nie jest przedmiotem konwentu, nie jest w programie konwentu, a jeżeli się domagam, bo się domagałem odpowiedzi, to powiedział, to może pan marszałek Czarzasty panu odpowie. To powiedziałem, ale ja dziękuję pana, pytam się pana marszałka i od pana marszałka ja nie potrzebuję Czarzastego żadnych wyjaśnień. Panie pośle, a co mówi się w kuluarach, bo przecież nie ma jasnego stanowiska w tej sprawie, nawet ani Bartłomieja Sienkiewicza i Donalda Tuska, ale także koalicjantów z PSL-u i od Szymona Hołowni, z Hołowni 2050 i oczywiście Lewicy. Co mówią w kuluarach przedstawiciele koalicji rządzącej? Nie wiem, szepcą pomiędzy sobą, a ja nie mam zwyczaju podsłuchiwania. A czy w takim razie będziemy mogli się spodziewać ich oficjalnego stanowiska w tej sprawie? No bo milczą. Raczej wątpię, przecież te wybory były po to, żeby nie było takich trudnych pytań. No ale ta sprawa... Ale próbujcie, pytajcie. No,
no, jesteście dziennikarzami, więc powinni wam udzielić odpowiedzi. No ja, ponieważ jestem posłem z opcji przeciwnej, to mnie na pewno nic nie powiedzą. Zresztą Michał im też również nic nie powiedział, jakie my mamy plany. No widzieliśmy wczoraj przecież to, w jaki sposób Bartłomiej Sienkiewicz z Donaldem Tuskiem uciekali przed dziennikarzami w Sejmie, więc trudno spodziewać się, aby no, udało się ich przekonać do rozmowy, chyba że zwołają konferencję prasową, ale nic na ten temat na razie nie wskazuje. No bo dzisiejsza opcja dyktatury, nie wiem, proletariatu, czy dyktatury demokracji, boi się prawdziwych dziennikarzy jak diabeł święconej wody. To panie pośle, to postawimy przecinek, bo mamy materiał z Sejmu, gdzie dziennikarze Telewizji Republika pytali się o to, co sądzą o tej brutalnej, siłowej akcji wejścia do mediów publicznych przedstawiciele koalicji rządzącej. Czy TVN pokaże, jak przeskakiwałem, bo słyszałem głosy, kręćcie, kręćcie, ale nie wiem, czy tak, a teraz zobaczmy, panie pośle, przecinek i oglądamy materiał, jak właśnie do tej całej sprawy odnoszą się i jak komentują politycy koalicji rządzącej. Ale jestem w tej chwili w innej... Pan, proszę, daj spokój. Jak ma to się do zapowiedzi o prawach kobiet? Które witam państwa bardzo serdecznie. Życzę państwu wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się świąt i nowego roku. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję jak bardzo. Jak silni ludzie, o których mówił wczoraj, o której w kampanii mówił Donald Tusk, wczoraj zaatakowali... Pana szef nazwał mnie bandytą, więc dla waszej telewizji nie będę udzielał wywiadów. Dziękuję. Jak widać, politycy koalicji rządzącej bardzo niechętnie wypowiadają się na temat ataku na media publiczne. Ataku, który już pod względem prawnym został oceniony przez ekspertów, w tym konstytucjonalistów, którzy mają bardzo poważne wątpliwości. Twierdzą wręcz, że było to złamanie prawa. Złamanie prawa związane z tym, że nie respektowano tego, co powinno być respektowane, czyli między innymi orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, tego, który zamroził jakiekolwiek działania w sprawie mediów publicznych do połowy stycznia. Ale jeszcze jedna ciekawa w tej sprawie historia. Otóż Paweł Słowik, dziennikarz Wirtualnej Polski, wskazywał, że to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku, które miało być podstawą do tego jakoby uznania, że Rada Mediów Narodowych jest niekonstytucyjna, w ogóle nie dotyczyło Rady Mediów Narodowych. No i już sama podstawa tego, na której oparto atak na media publiczne, no, była po prostu błędna. Więc dzisiaj, jak widać, chyba politycy koalicji rządzącej doskonale zdają sobie sprawę z tego, że te działania no, nie tylko budzą wątpliwości, ale są złamaniem prawa, że wypowiadać się na ten temat nie chcą. Zarówno Donald Tusk, premier, jak i jego minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz na temat tego, co zdarzyło się w mediach publicznych, w Telewizji Polskiej, w Polskim Radiu i w Polskiej Agencji Prasowej mówić nie chcą. Na razie nie ma informacji na temat ewentualnej konferencji prasowej. Nie ma też jasnego stanowiska w sprawie tego, że podstawa zmiany władz mediów publicznych jest bezprawna, jak twierdzą przynajmniej część konstytucjonalistów, a my już mamy kolejnego gościa, dr Tomasz Żukowski, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, witam panie doktorze. Witam. Panie doktorze, jak pan ocenia to wszystko, co dzieje się wokół mediów publicznych w momencie, gdy pułkownik Bartłomiej Sienkiewicz dał sygnał do wymiany zarządów, a de facto ataku na Telewizję Polską, Polskie Radio i Polską Agencję Prasową? Jest to po pierwsze sprzeczne z prawem. No tutaj rozumiem wielu praw, znaczy konstytucjonaliści są tego samego zdania. Znamienne, że część z nich milczy, bo pewnie zajrzała do podręczników przez siebie napisanych i stwierdziła, że albo będzie musiała milczeć, albo będzie musiała te podręczniki pisać na nowo. Natomiast, czyli po pierwsze to sprzeczne z prawem. Po drugie, oni mówią, że to było konieczne, niezbędne. No przecież wystarczyło działać zgodnie z prawem. Wystarczyło przyjąć nową ustawę, ustawami zmienić to, co im się nie podobało.
W tej sprawie mieli przecież sygnał od prezydenta, że prezydent jest gotów do współpracy i do szukania nowych rozwiązań prawnych. Obie strony tego potencjalnego, tej potencjalnej współpracy reprezentują dwa różne obozy polityczne, mają własną, aktualną legitymację. Głosowało na nie zbliżona liczba o 10-11 milionów głosów, więc w związku z tym to jest rozwiązanie naturalne. A to, że z niego zrezygnowano, zamiast tego postanowiono działać sprzecznie z prawem, no to jest informacja niezwykle niepokojąca. Niezwykle niepokojąca i oznaczająca, że no wchodzimy do, słuchałem przed chwilą tej malowniczej opowieści posła Suskiego, jak realizował mandat posła. Podkreślam, realizował mandat posła w 2023 roku. Czyli współcześnie, nie kilkadziesiąt lat temu, nie gdzieś tam w XIX wieku w jakimś innym kraju, prawda, z bardzo słabą demokracją. To się działo w tej chwili, w tym momencie. To ja tylko, panie doktorze, uzupełnię między innymi artykuł na Business Insider, gdzie przytoczono opinię profesora Ryszarda Piotrowskiego, konstytucjonalisty z Uniwersytetu Warszawskiego, który wprost mówi, i tu może zacytuję, uważa, że kodeks spółek handlowych nie może być stosowany w taki sposób, który by naruszał niezależność mediów od władzy wykonawczej. Tu jest oczywiście również opinia na to, że... I tu musimy niestety postawić przecinek. Przenosimy się na konferencję Jacka Ozdoby, posła Prawa i Sprawiedliwości, przy stolikach dziennikarskich w Sejmie. Dobrze.